Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Chrystus podczas swojej drogi, prowadząc uczniów, a także i nas, kiedy sięgamy po Jego Ewangelię, nieustannie nam przypomina tę najprostszą zasadę, która pozwala nam się dobrze orientować w drodze. Ponieważ po drodze musimy być uważni, musimy każdego dnia wybierać, stawać po dobrej stronie, podejmować dobre decyzje, rozpoznawać głosy, które słyszymy i to, co dobre, przyjmować, a to, co złe, odrzucać. Ta podstawowa zasada, podstawowa reguła brzmi, że po owocach poznaje się drzewo. Że musimy się przyglądać owocom, jakie wydajemy my, nasze życie, nasze decyzje. Ludzie, których kochamy, na których nam zależy, nad którymi sprawujemy opiekę, których wychowujemy. Musimy się przyglądać owocom. I po tych owocach poznajemy, czy to jest dobre drzewo. Czy to jest dobra droga. Czy to są dobre decyzje? Czy wydajemy godny owoc naszego nawrócenia, naszego przygnięcia do Pana? Podstawowa modlitwa, którą pozdrawiamy Maryję nieustannie. Podstawowa modlitwa, która jest modlitwą anioła i świętych, do których poszła, którzy byli jej najbliższą rodziną oraz Kościoła, przypomina nam, że błogosławione jest to drzewo i błogosławiony jest ten owoc. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Twojego żywota, Jezus. Otóż właśnie Jezus mówi nam wszystko o Maryi. Mówi nam, że jest dobrym, pięknym i jedynym drzewem, jedynym w swoim rodzaju. Że została obdarzona przez Boga takim wybraniem i takimi łaskami, że Pan Bóg ją przemienił i zachował, że ją uświęcił i wybrał przed założeniem świata. Że na nią czekał, aż się urodzi, że za nią tęskni. Że jest miłością jego serca. Ale kiedy na nią patrzymy, także w tym pięknym rokitniańskim wizerunku, który nas tutaj w sanktuarium gromadzi, zauważamy, że jest taka ludzka i bardzo nasza. Mimo, że Boga rodzica, dziewica, Matka Najwyższego, ze wszystkich niewiast wybrana, najświętsza tu na ziemi, ma przypięte oczy, zaróżowione policzki, pochyloną głowę, przypięte usta. Widzimy, przyglądamy się, jest taka nasza, że budzi zaufanie, sprawia, że otwieramy przed nią nasze serca, każdy, kto choć raz zobaczył ten wizerunek, podziwia go i za nim tęskni. Ludzie, którzy przypatrują się rokitniańskiej Pani, mówią, że jest wiele pięknych wizerunków, jedynych i niepowtarzalnych, ale ten szczególnie chwyta za serce. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Powiedzieć, że piękny, że jedyny, niepowtarzalny, to za mało. Ona w szczególny sposób związała z tym wizerunkiem swoją obecność, swoje łaski. Tutaj po prostu jest. Dlatego, że chce. I ci, którzy kochają i tęsknią, potrafią to wyczuć,
jest kimś ważnym, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla Jezusa. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Wybrał ją sobie jako szczególną drogę do nas, do każdego z nas. Dlatego wołamy za nim, kiedy idzie naszymi ulicami w procesji Bożego Ciała. Wołamy za nim, kiedy w Najświętszym Sakramencie podczas odpustów i innych uroczystości okrąża naszą świątynię. Wołamy za nim jak ślepcy. Jezu, Synu Maryi, przypominamy Mu nieustannie, kim jest, kto Go wychował, komu pozwolił się karmić i przytulać, kto za Nim tęskni i kogo wziął sobie do nieba, kogo tam ma, najbliżej, jak to tylko jest możliwe. Przypominamy Mu o tej miłości, bo ta miłość przemawia nie tylko do ludzkiego serca, ale przemawia także na wysokościach nieba. Gdzie On jest? Dopytujemy się, patrząc na Rokitniańską Panią. Jej przysłonięte ucho, chociaż wyraźnie widoczne, mówi, że przed chwilą tam wszedł. Jej pochylona głowa mówi, że właśnie Go przyjęła z największym szacunkiem, z największą czcią, z dziecięcą prostą wiarą. Matka Pana. Po czym to poznać? Najczęściej mamy, które spodziewają się dziecka, poznajemy po jakimś czasie, ponieważ dźwigają ciężar nowego życia, mają zaokrąglone policzki, wolniej chodzą, głębiej oddychają, a ich brzuch zwiastuje, że już niedługo przyniosą na ten świat, wydadzą na ten świat kogoś jedynego i niepowtarzalnego. A kiedy weszła do domu Elżbiety, zaraz w pierwszych dniach nie było widać ani zaokrąglonych policzków, ani nie było słychać ciężkiego dyszenia kogoś, kto dźwiga ciążę. Czytamy, że udała się tam z pośpiechem bardzo szybko. Nie było też widać zaokrąglonego brzucha. Po czym poznała, że oto przychodzi do niej matka? Przedstawia nam tajemnicę tego, co dzieje się tutaj w Rokitnie przed tym cudownym
tym obrazem. Otóż tłumaczy Maryi, że skoro usłyszałam głos Twojego pozdrowienia, skoro Twoje słowa zabrzmiały w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. To jest tajemnica rokitnieńskiego obrazu. Pozdrowienie Maryi, które sprawia wewnętrzne poruszenie. Wewnętrzne poruszenie i okrzyk radości porusza się nie tylko wnętrz, ale porusza się ten, który w tym wnętrzu czeka, jest prorokiem. Czyżby podpowiedział swojej matce, że oto przed nim, przed nią, przed nimi stoi Matka Pana. Tak przecież właśnie mówi. A skądże to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Ale korzystając z tej prostej drogi, wszyscy pielgrzymi, skoro Maryja, pozdrawiając tę świętę, dociera do jej serca, do jej wnętrzności, do miłości, którą tam nosi, skoro ją porusza wewnętrznie, wskazuje nam bardzo prostą drogę. Skoro my pozdrawiamy Maryję, skoro dźwięk naszego pozdrowienia brzmi w jej uszach, jej serce zaczyna bić gorącą miłością. I w tym słuchaniu, jak mawiamy w ostatnich latach tu w Rokitnie, bo taki tytuł przecież od niedawna nosi, jest cierpliwa, jest cierpliwie słuchająca. Bo my czasem budzimy niecierpliwość. A czym? A naszym narzekaniem, biadoleniem, udowadnianiem naszych racji, tłumaczeniem ciągle, że powinna nas poprzeć, że powinna stanąć po naszej stronie, że powinna nam pomóc, a tamtych przestrzec, nam błogosławić, a tamtych odsunąć, tamtym pogrozić palcem, a nawet pokazać zaciśniętą pięść, nas przygarnąć, przytulić i powiedzieć, że my jesteśmy najlepsi. Tymczasem dzisiaj, ten pierwszy dzień naszego rekolekcyjnego skupienia, Kościół uczy nas wraz z Maryją przyjmować Jego Słowo. A to Słowo dotyka nas, powinno nas głęboko poruszyć. Dzisiaj staje przed nami wielki człowiek. Chociaż czasami w tej wielkiej plejadzie najważniejszych pomijamy. I wtedy, i dzisiaj. Barnaba, lewita, rodem z Cypru. Tak naprawdę miał na imię Józef, ale to jego przyjaciele, ci, którzy żyli z nim za pan brat, dali mu to piękne przezwisko. Syn pocieszenia. Ten, który się cieszy, który jest zadowolony, jest pełen pokoju, którego nie można wyprowadzić tak łatwo z równowagi, który się zbyt łatwo nie denerwuje, nie przeklina, nie narzeka. To dobry znak. Ci, którzy żyli w komitywie, ci, którzy byli blisko, oprócz imion używali takich przydomków. Tomasza nazywali Didymos, czyli bliźniak. Jana i jego brata nazywali Boanerges, synowie Grom. Słyszeliśmy, że jednego może ze względu na karnację skóry, a może ze względu na czarny charakter czy czarne myśli nazywali Niger, a on się nazywał synem pocieszenia. To znaczy, że był pełen Ducha Świętego. Tak go dzisiaj zresztą Słowo Boże określa, że był dobry, że był pełen Ducha Świętego i pełen wiary. Duch Święty jest pocieszycielem. Duch Święty jest tym, który otwiera nasze oczy. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Maryja jest cierpliwa.
ponieważ jest pełna pociechy Ducha Świętego. I cierpliwy jest Józef z Cypru, zwany synem pocieszenia, bo Duch Święty zamieszkał w jego sercu. To jest ktoś, kto widzi serce pełne pocieszenia. Dlatego, chociaż inni się boją, poznają dobrze Szawła z Tarsu i wiedzą, co on może zrobić. Wiedzą, poznają ludzi, których skrzywdził, znają adresy i nazwiska i jego perfidne metody, że udawał przyjaciela, że przychodził, żeby zorientować się, kto idzie za Jezusem, a potem wpadał do domu i porywał, i więził, a nawet był szefem egzekucji. Mordował. I do tego się przyznaje z płaczem przez wszystkie dni swego życia. I tenże dzisiejszy bohater, którego Kościół czci i na którego z Maryją patrzymy, zrobi miańską panią, pełną Ducha Świętego. On widział w tym człowieku kogoś więcej. Ciekawe, czy się modlił wtedy, kiedy Szaweł szalał z nienawiści. Czy modlił się, żeby do niego nie przyszedł? Czy modlił się, żeby się kiedyś spotkali? Czy modlił się, żeby go piekło pochłonęło? Żeby Pan Bóg tego zbrodniarza ukarał? Czy modlił się, żeby Pan Bóg go nawrócił? Żeby go zmienił? Żeby zamiast go nienawidzić, zaczął go kochać i głosić? Jak myślicie, wy, którzy znacie serce Maryi Rokitniańskiej, wy, którzy wołacie za Jezusem, witaj Jezu, Synu Maryi, co było w sercu Maryi Mamy? Że kiedy wszyscy się odwrócili, kiedy wszyscy uciekali, on jeden poszedł sprawdzić do Tarsu. Pofatygował się tam osobiście. Czy on się naprawdę nawrócił? Poszedł do jaskini Lwa, żeby dotknąć, przygarnąć. A potem przyprowadził go do apostołów i zaświadczył własnym życiem. Przygarnął go jak najlepszy brat, bez wyrzutów, bez słowa potępienia. Ale jest jeszcze jedna lekcja. Paweł nie był łatwym uczniem. Nie był. Kiedy więc Marek opuścił go, kiedy opuścił ich wyprawę, nie chciał go zabrać na drugą. Mówi, nie będę brał tego młokosa. Nie wezmę tego, na którego nie możemy liczyć. Tego, który zdradza, który jest taki chwiejny. Jak łatwo człowiek zapomina o własnych słabościach. Kiedy mu Pan Bóg trochę to pomoże, kiedy go obmyje, kiedy go obdarzy łaskami, jak łatwo zapomina, że można upaść, że można się zagalopować, że życie polega na tym, że trzeba ciągle wyciągać rękę do przebaczenia, do zgody, że nie można żyć, nawet w rodzinie, w najszczęśliwszym małżeństwie, bez słowa przepraszam, bez ofiary i bez dźwigania kaprysów drugiego, słabości, jego charakteru, jego humoru, much w nosie, wstawania lewą nogą. Nie można. W najwspanialszych zakonach, w największych miejscach świętości Kościoła, w pustelniach, gdzie wyrastają wysokiej klasy religii, nie można żyć bez przebaczenia i uderzania się we własną pierś. Trzeba ciągle przepraszać. I trzeba ciągle szukać. Kiedy więc Paweł powiedział z Markiem, nie pójdę i nie pojadę? Barnaba mówi, nie pamiętasz. Niewiele się nauczyłeś. Idź swoją drogą, a ja pójdę z tym słabszym. Z tym, który jest uparty, z tym, który jeszcze się niewiele nauczył. Ja zostanę z nim tak, jak kiedyś zostałem z tobą. Może z niego coś wyrośnie. I wyrósł Marek Ewangelista. Marek, przyjaciel Piotra i Pawła. Marek, który spisał Ewangelię Rybaka. Wyrósł, ponieważ ktoś go ukochał. Ktoś stracił dla niego czas, głowę, dobre imię, przyjaciół.
przyjaciela Szawła Starsu, wspaniale zaprojektowaną wystawę, wyprawę. Wszystko świetnie przygotowane. Zadaje nam dzisiaj Maryja, słuchając Bożego Słowa, cierpliwie słuchająca także nas, pytanie, czy jesteśmy gotowi pójść taką właśnie drogą. Czy jesteśmy gotowi przyjąć to Słowo i sprawić, że ono wyda w nas owoc? Czy jesteśmy w stanie przyjąć naszych nieprzyjaciół? Czy jesteśmy w stanie przyjąć Ewangelię, która nas odróżnia od wszystkich porządnych, wspaniałych, grzecznych ludzi? Każdy bowiem potrafi powiedzieć dzień dobry na dzień dobry. Cóż szczególnego czynicie, jeżeli pozdrawiacie tylko tych, którzy was pozdrawiają? Czyż i bogaci tego nie czynią? Cóż szczególnego czynicie, jeśli pożyczacie tylko tych, którzy na pewno wam oddadzą? Każdy bank chętnie tak pożyczy. Nie trzeba być chrześcijaninem, nie trzeba być wierzącym. Wystarczy być dobrze zabezpieczonym, uczciwym bankiem, żeby pożyczać w taki sposób, nie narażając się na ryzyko. A jeśli jesteście tylko wdzięczni, uprzejmi wobec uprzejmych, żeby mieć znajomości, żeby się dobrze ustawić i urządzić. Cóż szczególnego czynicie? Tak potrafią nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Zwierzęta też świetnie sobie radzą. Kiedy przygarniemy bezdomnego kota lub psa, tylko na chwilę, dając mu coś dobrego, będzie nas pamiętał długo. Nawet świat przyrody potrafi być wdzięczny. A Jezus ciągle mówi do swoich uczniów: po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali, tak jak ja was miłowałem. A kiedy nas Chrystus miłuje? Najbardziej nas miłuje wtedy, kiedy jesteśmy słabi i grzeszni.